Wałbrzyszanie przed nowym rokiem szkolnym muszą liczyć się ze sporymi wydatkami. Wyprawka szkolna, bez której nie sposób rozpocząć roku szkolnego, to koszt nawet kilkuset złotych. Wszystko zależy od grubości portfela rodziców, wymagań nauczycieli i dzieci. Najtańsza wyprawka z zeszytami, długopisami i kredkami kosztuje około 100 zł, najdroższa nawet 350. Tych artykułów używanych kupić nie można, nie sposób tego powiedzieć jednak o podręcznikach, których coraz więcej na rynku właśnie używanych. Nic w tym dziwnego, bo książki z drugiej ręki są nawet o połowę tańsze od nowych. Są tańsze niż te nowe, a wiadomo, nie są jakoś tak bardzo zniszczone oprócz okładek. I tak się, i z takich się można uczyć, i z takich, tak, jak ktoś będzie chciał, czy to jest używana, czy nowa książka. A są zdecydowanie tańsze. Wciąż w cenie pozostają jednak podręczniki do języków obcych. Zdecydowanie języki. Te książki są najdroższe i często zdarzają się używane, ale ciężko je dostać w takim fajnym stanie, żeby można było z nich jeszcze korzystać. Do wydatków trzeba doliczyć jeszcze opłaty związane z dojazdem do szkoły, komitet rodzicielski, ubezpieczenie i składki klasowe. Dla rodziny, która posiada więcej niż jedno dziecko, te wydatki często przekraczają ich pensję. Dlatego jeśli zdecydujemy się na wielkie przedszkolne zakupy, pamiętajmy, aby koniecznie zrobić je z głową.